Sia. Ja takie onomatopeje to mogę, wiesz, do filmu robić. Sia. Zdecydowanie. Jest takie... Czemu fktrz? Bo jak strzelasz z bicia, to jest fktrz. A nie jest chytrz. Nie, chytrz jest takie bez wyrazu, jak masz fktrz. A musisz usta przybrać w taką formę, takie że już jest wyrzut, już jest energia, już jest moc. Siemanko, witam was na kanale Computronic Gaming. Dzisiaj ruszymy temat, który ominęliśmy bardzo zgrabnie ostatnimi czasy, czyli droższe podkładki gamingowe. Wkraczamy w etap podświetlenia i usztywnianych powierzchni. Wiecie, o co chodzi. Podświetlane podkładki w zasadzie. Pytacie po co? Pytacie, co one w sobie mają? Otóż dzisiaj to sprawdzimy. Ja też jeszcze nie wiem, nie miałem w życiu podświetlanej podkładki. Jestem ciekaw, czy opłaca się w nie inwestować. I przedstawmy naszych dzisiejszych zawodników. Genesis Bron 700, Corsair MM800 Polaris, Modecom Vulcano Rift V2, do tego idzie Modecom Vulcano Rift RGB i Razerowski świetlik Firefly. To co? Otwórzmy je, zobaczmy, co jest w środku, zobaczmy, czy soft jest przystępny i przede wszystkim sprawdźmy, czy da się z tego korzystać. Bron 700 od Genesis i dobre pierwsze wrażenie. Co my tutaj mamy? Przede wszystkim linię LEDów, która będzie szła dookoła. Mamy przycisk włącznika, przycisk zmiany ustawień podświetlenia i bardzo ważne, gumowana podstawka, czyli to, co gwarantuje nam, że podkładka po położeniu zostanie na swoim miejscu. 25 na 34 cm. Podkładka podświetlana 7 kolorami i w zasadzie to daje nam 9 różnych trybów, bo każdy z 7 kolorów osobno, plus łagodne przełączanie się między nimi i efekt fali. Żebyście mogli wszyscy to dobrze zobaczyć, zgaśmy światło. Widzisz cokolwiek? Podkładka ta nie wymaga po podłączeniu do kompa żadnego dodatkowego softa, więc po prostu plug and play. 3 poziomy jasności, podświetlenie krawędziowe z dodatkowym logo i tymi gwiazdkowymi akcentami. 7 kolorów, tak jak mówiłem, czyli mamy tak czerwony, zielony, klasycznie niebieski. Do tego wariacje pomiędzy tymi poszczególnymi kolorami. Tryb oddychania. I kolorowa fala, która jak widać nie jest to płynne przejście, tylko to jest po prostu przeskakiwanie pomiędzy kolejnymi diodami. Przyciski, jak zobaczycie, to w zasadzie są niemalże niewidoczne i na pewno nie będą przeszkadzały w pracy. Jakbym ją położył na biurku w duecie, prezentować się ona może... O, dokładnie tak. Co ciekawe, na wszystkich podkładkach, jakie dzisiaj sprawdzamy, jest napisane, że są przygotowane pod sensor optyczny albo laserowy. Nikt już nie gra na myszkach kulkowych. Nikt nie korzysta z trackballi, albo przynajmniej nie robią do nich podkładek. Bang. Przykładowy zestaw podświetlanej podkładki i myszka, propozycja od Genesis. Solidne gumowane podłoże, więc tak jak mówiłem już wcześniej, nie ma żadnych szans praktycznie, żeby ona w trakcie pracy się przesunęła. Zaś powierzchnia, którą została wykończona ta podkładka, jest bardzo, bardzo śliska. Czyli w tym momencie, jak dołożyłem do tego myszkę, to niemalże bez oporu po prostu śmiga po tym, nie wiem. Sprawdź sobie sam. No chodź tutaj, daj mi rękę i sprawdź. I powiedz, co czujesz. A myszkę mam tutaj. Więc jeżeli chcecie budżetowo uzupełnić swoje stanowisko gamingowe o podświetloną podkładkę, naprawdę solidna propozycja. Jednak jeżeli macie troszeczkę więcej zaskórniaków. Modecom Vulcano Rift RGB. Podkładka, propozycja od firmy Modecom. I ona już widzimy na samym początku, że jest mniejsza od tej, którą mieliśmy przed chwileczką. Dokładnie według specyfikacji 238 na 320 mm. Odczuwalnie jest mniejsza niż poprzedniczka. Po raz kolejny odłączany kabel. Pierwsze wrażenie całkiem solidne. Naprawdę podoba mi się ten design od Modecomu, czyli cała seria Vulcano. Czarny i czerwona fałka. Żadnych dodatkowych rzeczy w teście podkładki do 20 zł też bardzo solidnie wypadli. Gruba warstwa gumy od spodu. I dokładnie przylegająca powierzchnia nie ma żadnych szans na wyśliznięcie się, poślizgnięcie, wykończenie twardym tworzywem. Wśród pierwszych wrażeń trafia się też kilka wątpliwości, bo nie wiem, czy to ten model konkretnie, czy większość z nich tak ma? Tutaj już mam wrażenie, że odchodzi. Tutaj jest jakby wybrzuszone. Jest na pewno bardziej też miękka niż poprzedniczka. Ale co ciekawe, podłączyliśmy ją do kompa i okazuje się, że ten mały znaczek poweru jest dotykowym przyciskiem uruchamiającym całość. I gdyby nie to, że ekipa powiedziała mi, że już się świeci, to bym nawet nie zauważył. Chodźcie, zobaczcie od góry. Nie ma żadnych szans, żeby rozpoznać, że ona już działa. Przy znikomym oświetleniu tego po prostu nie widać. Znowu kilka kolorów do przełączania, no ten niebieski już bardziej, ale jak był czerwony,
Nie ma żadnych szans, żeby to zobaczyć. No to jest też wina zabudowania z góry i dużo cieńszej linii podświetlenia niż miało to miejsce w przypadku poprzedniej. Sama podkładka, no wydaje mi się, że gdyby ta fałka była podświetlana, byłaby dużo lepsza. Nie ma tęczowej fali. Zobaczmy, jak może prezentować się w przykładowym zestawie. Naszą podkładkę uzupełniamy myszką MCG M4 od Volcano. Sami zobaczcie, jak prezentuje się teraz. Jeżeli damy troszeczkę kartką, żeby podnieść to światło, to okej, okay, jest ono widoczne, ale jeżeli mamy minimalne oświetlenie w pokoju, czyli nie wiem, gracie sobie na kompie, wchodzi mama, pstryk, światło, nie ma szans. Nikt nawet się nie dowie, że macie podświetlaną podkładkę. Słabo. Następny na naszej liście to Mondecom Volcano Rift V2. Czyli w zasadzie następna wersja podkładki, którą mieliśmy okazję oglądać przed chwilą. I na pewno trochę więcej mocy mamy po rozpakowaniu V2, ponieważ widzimy, że ta warstwa świecąca jest dużo, dużo większa i z całą pewnością będzie łatwiej dostrzegalna. Wymiary też 35x24 cm, czyli teoretycznie dokładnie to samo, co i poprzedniczka. Jednakże to wcięcie na górze z całą pewnością będzie nam ograniczało pole manewru i dodatkowo oczywiście przyciski tutaj umieszczone też kolejny fragment podkładki zabierają. Jeżeli gracie na niskich rozdzielczościach, możecie już się nie zmieścić. Gumowe wykończenie, nieco wydaje mi się to gorszej jakości guma niż w poprzedniczce, dużo twardsza i nieco mniej przylepna, ale na pewno będzie spełniała swoją funkcję. Zgaśmy światła. Lights off. Ale synchron. Comes the sun, pararara. I tak jest. Znowu trzy poziomy jasności. To jest chyba popularne. Niby jest on, off, ale tak na dobrą sprawę nigdy nie masz off, tylko masz cały czas on, tylko trochę mniej on i średnio on. Dzięki temu, że zastosowali ten środek z przejrzystego tworzywa, w zasadzie diody są tylko na środku. Jak się przyjrzycie, to zobaczycie, że one wędrują za wami. Cały czas je widzicie na środku. Co jest z jednej strony fajne, ale na dłuższą metę wydaje się takie bez wyrazu. Takie bez konkretnego, chciałoby się powiedzieć, pierdolet, ale nie możemy tak mówić na wizji. Jest zupełnie! Kolory również bez zmian, ta podstawowa paleta, 7 kolorów. Efekt oddychania z przejściem, ale przede wszystkim wygląda to na pewno dużo lepiej niż w wersji podstawowej, bo logo nie jest na sztywne ustawione czerwone, ale po raz kolejny nie jest to fala, która równo idzie dookoła, tylko jest klik, 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 przeskakiwania między tymi kolorami. Tylko, że tak jak powiedziałem, masz kilka diod na środku i to jest po prostu przejrzystym plastikiem rozprowadzone. Następny na stół! Razer Firefly, czyli podkładka 35,5x25,5. Nieco większa od poprzedniczek, ale z bardzo fajną adnotacją na pudełku. Let there be light. Tutaj mamy nieco więcej, bo tutaj mamy do zaproponowane 16 milionów kolorów. Dokładnie, bo to jest Razerowska chroma. Czyli system, który wszyscy znają i kochają. No i też idziemy oczywiście klasę wyżej, więc wymaga to już osobnego oprogramowania. Opakowanie też wydaje się lepsze niż wrzucana podkładka w kawałek kartonu, tylko mamy plastikową wytłoczkę, mamy gąbkę z wierzchu, dostajemy instrukcję, naklejki Razera! To ja biorę. Coś jeszcze pod spodem? Nie, tylko paski antykradzieżowe. Za późno. Podkładka, mimo że jest większa, wydaje mi się nieco lżejsza od swoich poprzedniczek i dużo bardziej elastyczna, co niekoniecznie gra na jej korzyść. Podstawę mamy po raz kolejny wykonaną z solidnej gumy. Co ciekawe, listwa podświetlająca jest całkowicie schowana. A widzieliśmy, że w poprzednich modelach, kiedy było stosowane takie wykończenie, nie zawsze to działało. Podłączamy. Już widzimy, że logo Razera się podświetliło. Widzimy delikatny zarys światła od spodu. Włączmy oprogramowanie Razer Synapse. Oj. Po podłączeniu tej podkładki do komputera od razu uruchamia nam się Razer Synapse, który pozwala na wybór i dostosowanie kolorów, jak i efektów podświetlania. Przede wszystkim drobne logo, które jest podświetlane tak, jak sobie wybierzemy i nie jest nachalnie umieszczone na samym środku, tylko gdzieś tam taki delikatny akcencik. Niestety linia LEDów schowana, mimo że to jest bardzo mocna linia LEDów, jest schowana pod górną krawędzią podkładki, czyli po prostu znowu, jeżeli nie podświetlimy tego, nie położymy tego na ciemnej powierzchni, nie będzie tego prawie że widać. No sami zwróćcie uwagę, że jak przyłożę dłonie, to jest ten fragment, zawija się kolor, idzie kolorowa fala. Jasność mamy oczywiście już największą. Efekty, jakie mamy, to oddychanie na dwa kolory, czyli tutaj na przykład niech będzie zielony i biały i zaraz powinna w tych dwóch kolorach się zmieniać. I oczywiście dostosowujemy też jasność i prędkość. Reaktywne, czyli co do kliknięcia w zasadzie będzie działało. Cykliczne zmiany kolorów, statyczne podświetlenie, kolorowa fala i wyłączone i brak. Nie ma tutaj miejsca na przelotowy port USB, o czym za chwileczkę będziemy dużo dłużej rozmawiać,
a podkładka sama w sobie sprawia bardzo solidne wrażenie. Chciałem o niej powiedzieć w samych superlatywach, ale się nie da. 16 milionów kolorów, nie jesteśmy w stanie wykorzystać go w pełni, chyba że gramy naprawdę po ciemku. I wydaje mi się, że jeżeli masz duży monitor, to nawet sam monitor i jego jasność przyćmi całkowicie chromę. Zobaczmy, jak zestaw spisuje się, kiedy mamy obok takiego na przykład Lanceheada. I tak może wyglądać przykładowy zestaw zaproponowany przez firmę Razer. I pamiętajcie też o tym, że dzięki Synapsie możecie zsynchronizować wszystkie urządzenia Razera ze sobą. Jako ostatnia na naszym stole ląduje podkładka od Corsera. Nie teraz. MM800 Polaris. Co ciekawe, występuje ona w dwóch wersjach, czyli utwardzana i materiałowa. Ktrz! To było fktrz. O. Jeżeli dostanę tak zapakowaną podkładkę, to oznacza, że ktoś się naprawdę postarał. W sumie chyba największa z tych, które dzisiaj przeglądaliśmy. Zajmijmy tę folię. Solidna guma, która zapewni brak ślizgania się tej podkładki. Co ciekawe, już teraz właśnie jak ją chwyciłem, jest bardzo mięciutka, jak na usztywnianą, podświetlaną podkładkę. I coś, o czym wspominałem już przy Razerze, czyli przelotowy port USB. Więc jeżeli wpakowaliście całe siano w podkładkę i nie zostało wam nic na bungee, to nie martwcie się, bo podpinacie sobie myszkę tutaj od góry, czyli nie masz żadnych szans po prostu na to, że zabraknie wam gdzieś kabla. Warto też zwrócić uwagę na to, że tutaj linia LEDów jest delikatnie wypuszczona poza zakres podkładki, czyli powinniśmy mieć ładne wrażenia i wspaniałą iluminację. Przekonajmy się, czy tak jest naprawdę. Corsair Utility Engine, czyli to oprogramowanie, które zarządza podświetleniem całej gamy produktów od Corsera. Jeszcze jedno światło. I od razu widać, że to jest najdroższa w tym zestawieniu. Bo to podświetlenie mówi samo za siebie. Tutaj chyba nic nie muszę dodawać, jak to wygląda, jak to pracuje. To jest to, czego oczekujemy od podświetlanej podkładki. Czyli wchodzi ktoś do siebie do pokoju i widzi to, że twoja podkładka jest podświetlana. Nie jest to paproch, nie jest to lampeczka gdzieś, tylko jest ładnie zagospodarowana przestrzeń i elegancko działające podświetlenie. 15 stref podświetlenia. Gdybyście się przyjrzeli, podkładka została podzielona na 15 fragmentów, z których każdy osobno możemy podświetlić. Wizor? To nie wiem, co to jest. Damn, tylko na pewno wolniej. Losowe kolory po prostu przebijające się z jednej strony w drugą. Na pewno zapewnia ona też najwięcej możliwości konfiguracji i personalizacji tego podświetlenia. 8 różnych efektów podświetlenia. Mamy od tęczy, przez zmiany oddychające kolorów i pulsacyjne, przez kolorową falę. Sami sobie definiujemy, co, jak, gdzie świeci. I przede wszystkim znowu mamy gładką powierzchnię, dobrze wyglądającą. To jest logo. Wielkości paznokcia. Widzicie to na zdjęciu? Wiecie, co to mieszka? To jest Corsair Scimitar. Mam akurat taką przy sobie. Zestaw z obrazka dosłownie, no. I na przykład deszcz kolorowy. Możemy kolorową falę, która będzie przechodziła przez całą podkładkę i świetnie się to uzupełnia. Jest klik, idzie fala. Bang. I oszczędzamy na bungee, bo po co wydawać dodatkowe pieniądze. A jeżeli chcecie, nie wiem, podładować sobie telefon w trakcie grania, to znowu nie ma sięgania do kompa, gdzieś tam kombinowania. Podsumowując, jeżeli mówimy o podświetlanych podkładkach, to każda ma swoje plusy i minusy. Chyba że mówimy o MM800. Ona ma w zasadzie plusy i plusy. Nie znalazłem żadnej ujemnej strony, oprócz ceny, tej podkładki. Zaś jeżeli chodzi o wrażenia, jakość, cena, niezwykle przyjemnie sprawdziła się ta propozycja od Genesis. Co prawda nie ma tutaj fenomenalnych efektów świetlnych, ale na pewno widać, że jest to podświetlana podkładka. Jest mega przy tym budżetowa i w zasadzie każdy z nas, który to ogląda, mógłby sobie na taką pozwolić. Również powierzchnia, z jakiej została wykonana, zapewnia komfort użytkowania i precyzyjny odczyt pozycji lasera. Największym rozczarowaniem tego testu była propozycja od Volcano. Rift RGB okazała się być przeciętna. Przede wszystkim bardzo mała listwa podświetlająca, no i sama jakość wykonania, co pokazywałem wam na początku, pozostawiają wiele do życzenia. A czy według was podświetlane podkładki mają jakiś sens? Czy w ogóle mają rację bytu? Czy po prostu chodzi o to, że ma być duża podkładka z fajnego materiału, na którym się dobrze będzie pracowało? Czy jednak usztywniana powierzchnia może się sprawdzić w rozwiązaniach progamerskich? Dajcie znać w komentarzach i widzimy się za tydzień. Do zobaczenia. Cześć.